Hej, cześć, siemano, witajcie! Kamil Nigodem z tej strony i zapraszam was dzisiaj znowu na hol zakupowy. Zrobimy sobie dwie części, podzielimy go na dwie, ponieważ mam tyle dzisiaj rzeczy, że w jednym odcinku się to nie zmieści, a nie chcę robić odcinków 30-minutowych. Także podzielimy sobie hol na dwa dzisiejsze zakupy. No i co? Zaczynamy! Patrzcie, co tutaj mam. H&M i Reserved. Jedna wielka reklamowa, druga trochę mniejsza, ale też dużo napakowane. No i dobra, zaraz wyjmuję kilka rzeczy i wam pokażę, co się znajduje w tych torbach. Zanim jednak zaczniemy, to zapraszam was na mój Instagram, tutaj właśnie wam się wyświetla, także wbijajcie sobie tam, no i pooglądajcie fajne foty, ponieważ codziennie wchodzi nowa fota, także zapraszam was tam. No i dobra, lecimy już z tematem. No i na pierwszy ogień idzie bluza z H&M-u, jak widzicie z obrazkiem z Nowego Jorku, tu jest Manhattan. Ja również byłem w Nowym Jorku przez tydzień, też pokupowałem sobie fajne ubrania. Natomiast właśnie w H&M-ie weszła kolekcja z Nowym Jorkiem, co mi się bardzo spodobało, bo kocham to miasto. No i kupiłem sobie za 24 zł z przeceny tą bluzę. Naprawdę kozacka bluza, polecam. Sztos, fajnie wygląda. Także zobaczcie, jak ona na mnie leży. Uwaga, patrzcie. No i wszystkie linki do ubrań będziecie mieli oczywiście w opisie, jeśli jeszcze nie zostały usunięte ze stron, ale jeśli będą, to oczywiście wstawię i je tam znajdziecie. A kolejna rzecz to jest taka koszuleczka z takim fajnym tutaj szerokim neckiem, bardzo mi się to podoba właśnie. Jest taka właśnie fajna, wakacyjna, czarna, krótka, naprawdę spoko. Trochę podobna, jakie nosi Robert Pasut z Abstrachujków, także śmiesznie. No i co? Naprawdę fajna, za 24 zł. Bardzo fajna koszulka. Także zobaczcie, jak ona na mnie leży. Lecimy do następnej rzeczy. No i kolejną, już trzecią rzeczą są takie oto kozackie spodnie, shorty, wakacyjne, jeansy. Ja uwielbiam właśnie taki krój, ponieważ można tutaj wsadzić telefon i on nie wypadnie, można jeździć na rowerze, na desce, na wszystkim. Są jeszcze takie kieszenie, które tutaj się zaczynają, ich totalnie nienawidzę, ponieważ już nieraz wypadł mi z nich telefon, a z takich to jest niemożliwe, więc możecie zrobić w nich wszystko i właśnie uwielbiam takie spodnie. Także uwaga, patrzcie, jak w nich wygląda. No i słuchajcie, przechodzimy już do czwartej rzeczy, do ostatniej rzeczy w tym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne, to oczywiście wejdźcie sobie na kolejny film, który będzie również dalsza część tego holu zakupowego, ponieważ jeszcze mam tam pełno ubrań. A teraz zobaczymy sobie ostatnią koszuleczkę. Jak widzicie, taka koszulka Los Angeles. Los Angeles też bardzo fajne miasto, ale nie o to w tym chodziło, bo ta koszulka ma taki naprawdę kozacki materiał, zobaczcie. Z takiej jakby siateczki. Taki trochę piżamowy, śmieszny, także naprawdę fajna koszuleczka i koszuleczka kosztowała 34 zł, no wiadomo, z przeceny, również trochę droższa za materiał, a materiał jest naprawdę przecudowny, kozacki, także patrzcie, jak w niej wygląda. No i dobra, to były już wszystkie rzeczy w tym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne rzeczy, no to zapraszam do następnego odcinka, bo tak jak powiedziałem wcześniej, podzielę ten odcinek na dwie części, ponieważ mam jeszcze tam pełno ubrań. No i aby zostać na dłużej, zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie i zostawcie łapę w górę, jeśli wam się film podobał. A teraz co? Trzymajcie się. Bye!